Dobry wieczór. Minął kolejny dzień naszego życia. Rozpoczęliśmy nowy tydzień. Mam nadzieję, że dużo dobrych rzeczy na nas czeka. I to jest radość. Ale i z tym się wiąże nadzieja, że tak z nadzieją patrzymy w to, co będzie jutro, pojutrze. Myślę, że nie warto jest daleko patrzeć, wystarczy właśnie na to, co za chwilę będzie. Słuchajcie, piękny dzień dzisiaj był, taki słoneczny i to słońce, myślę, że wielu spośród nas tak jakby no, umocniło, dodało energii. Zawsze mówię, że nieważne co za oknem, ważne co w sercu. Ale jak jest piękny dzień, no to też jest nam wtedy pewnie dużo lepiej. Więc mam nadzieję, że tych dni będzie coraz więcej. Chciałabym zacząć od wiersza, który dzisiaj w sposób szczególny, oczywiście zawsze dedykuję wszystkim, tak, którzy są, którzy słuchają, czy będą słuchać naszej dobranocki poetyckiej, ale dzisiaj oznaczyłam kolejne trzy osoby, które spotkałam w swoim życiu. Przede wszystkim szczególne pozdrowienia dla Danusi Stankiewicz. Danusia jest mi bliską osobą, która bardzo często właśnie bierze udział w moich wieczorkach poetyckich i pięknie śpiewa. Naprawdę. Więc szczególnie właśnie wspominam dzisiaj Danusię. Panią profesor z Puław, z mojego dawnego liceum, panią Eleonorę Strauch, serdecznie pozdrawiam. I słuchajcie, oznaczyłam jeszcze Dobrusię Zych. A skoro Dobrusię, to mam nadzieję, że też szczególne pozdrowienia dotrą do Kasi. Kasię kiedyś uczyłam w szkole podstawowej. No i oczywiście wszystkich Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dla Was wszystkich wiersz. Nie zapomnij, że nosisz skrzydła. Możesz wznieść się ponad przeciętność, na życie spojrzeć z góry i złapać oddech. Możesz odlecieć, zapomnieć, pomyśleć, poczuć wolność i wrócić silniejszym. Naprawdę możesz na chwilę zniknąć. Do nieba już tylko kilka kroków. Możesz odnaleźć sens, pragnienia i ogrzać się w promieniach słońca. Możesz zatrzymać czas, kiedy masz naprawdę dosyć. Możesz nabrać siły, rozpalić ducha w sobie, przegadać życie z nadzieją i ubrać się w miłość. Wszystko możesz, jeżeli uwierzysz, że możesz. Dużo, dużo naprawdę możemy, jeżeli znajdziemy w sobie wiarę i uwierzymy w to, że ta siła jest w każdym z nas. I takiej siły Wam życzę. Słuchajcie, pozdrawiam serdecznie panią Anię. Pozdrawiam Krzysia, bo tutaj widziałam, że jest. Poczekajcie tutaj sobie. Pozdrawiam Anetkę. Pięknie, Anetko, witam Cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam panią Ulę, panią Jadwigę. Te komentarze tak znikają, słuchajcie, szybko, że ja nie zdążę. Jest pani Agnieszka. Także bardzo, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i cieszę się i dziękuję Wam za to, że chcę Wam się jeszcze o 22 spotkać ze mną i z poezją. A teraz oczywiście kolejna bajka. Bajki, z których się nie wyrasta. Na dzisiaj słuchajcie.
Na dzisiaj wybrałam bajkę pod tytułem Odwaga i zaufanie. Do małej wioski przyjechał człowiek, który wszystkim wkoło rozdawał uśmiechy i dobre wiadomości. Ludzie byli zbyt zapracowani, by cieszyć się drobiazgami, a ów nieznajomy przypominał, co w życiu jest ważne. Tym, co spieszyli się, dawał różowe okulary, by mogli zwolnić, po to, by dostrzec wokół piękno. Smutnym przypisywał pigułki na radość. W tchórzliwych obudził uśpioną odwagę. Namieszał sporo ten nieznajomy. W wiosce znalazło się dwóch niedowiarków, którzy nie wierzyli w cuda. Wszędzie widzieli podstęp. Ale i dla nich tajemniczy gość miał niespodziankę. Obaj przyjaciele usłyszeli, że w pobliskim lesie, w starym zagajniku, można znaleźć naczynie pełne złotych monet. Pierwszy pomyślał: to cudownie, wreszcie moja rodzina nie będzie musiała cierpieć głodu. Nie zwlekając, pobiegł szukać ukrytego skarbu. Drugi natomiast miał wiele wątpliwości. Na pewno to oszustwo, tłumaczył sobie. Kto w dzisiejszych czasach daje coś za darmo? To byłoby zbyt proste. Inni radzili mu, by zaufał. W końcu dał się przekonać. Pobiegł do lasu, ale było już za późno. Wszystkie złote monety zostały odnalezione. Jemu nie pozostało nic. Szkoda, że przyszedłem tak późno. Szkoda. I morał z tej bajki. Życie rozrzuca przed nami perły, ale nam brakuje wiary i chęci, by się po nie schylić. Dużo tych pereł wokół nas. Wystarczy dobrze popatrzeć i chcieć wyciągnąć po nie ręce. I tego również Wam z całego serca życzę, żebyście widzieli, zauważali i doceniali. Słuchajcie, a teraz tak już na koniec, tak z całego serca, bardzo pewnie jeszcze będę dziękowała nie raz za wczorajszy dzień, za wczorajsze życzenia, za wczorajsze niespodzianki. Nie wiem, czy uwierzycie, ale jeszcze nie przeczytałam wszystkich życzeń. Dzisiaj wzięłam się właśnie za czytanie i z uśmiechem odkrywałam same życzenia, ale i odkrywałam osoby, od których te życzenia dostałam. Z radością, z sentymentem, ze wzruszeniem przypominałam sobie różne osoby i różne wydarzenia z mojego życia. To był bardzo dobry dla mnie dzień. Dzień pełen, mówię, szczęścia, ale i wzruszeń. I dzisiaj rzeczywiście mogę powiedzieć, że znam adres szczęścia i chętnie tym adresem się z Wami podzielę. Postanowiłam, że z tych życzeń, które do tej pory dostałam, chciałabym Wam przeczytać dwa życzenia szczególne takie, które były dla mnie, ale przecież z życzeniami ja mogę zrobić, co chcę. I postanowiłam, że te życzenia przekażę Wam, czyli odwzajemniam te życzenia dla Was i dla Waszych najbliższych. Posłuchajcie, bo są naprawdę wyjątkowe. Pierwsze życzenia. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, bo bez niego wszystko inne traci atrakcyjność. Szczęścia, bo można być zdrowym, a nie mieć w życiu fartu. Miłości, bo bez niej można być zdrowym, ale trudno być szczęśliwym.
spełniających się marzeń oraz wielu pasji i pozytywnych emocji, które przywracają oczom blask. Jak ktoś mądrze kiedyś powiedział, wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu. Życzę Wam marzeń ciągle niespełnionych, bo marzyć trzeba każdego dnia i bez przerwy. Oddanych przyjaciół i właściwych ludzi wokół, bo często te najzwyklejsze chwile, kiedy dzieli je się z właściwymi ludźmi, bywają niezapomniane i niezwykłe. Realizujcie się i bądźcie szczęśliwi. Pamiętajcie, że szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Miejcie w sobie siłę i ochotę, by tą rękę zawsze wyciągnąć. Zawsze bądźcie sobą, bo lepiej być wyjątkowym człowiekiem i zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich. Piękne, prawda? Bardzo dziękuję Tomkowi, bo od Tomka te życzenia dostałam i postanowiłam nimi się podzielić. I teraz drugie życzenia, które dostałam od Iwonki, również są dla Was. Życzę Wam nieprzemijającej radości w oczach, nieustannego dostrzegania piękna we wszystkim, co Was otacza. Życzę wielu pokładów energii, cudownych przygód i niezapomnianych przeżyć, mądrości i czułości w patrzeniu na świat i drugiego człowieka, nadziei, z którą będziecie witać kolejne wschody słońca i wdzięczności za każdy cud gasnącego o zmierzchu dnia. Szczęścia i miłości, które wypełniają wszystkie zakamarki duszy, silnej i niezłomnej wiary, co wznosić będzie Was na skrzydłach, i marzeń, by nigdy nie zgasiły ich żadne przeciwności czy rozczarowania, by drogi, którymi podążacie, doprowadzały Was do wyznaczonego celu, byście zawsze byli tymi, którzy niosą w sobie światło. Słuchajcie, no nie mogłam takich życzeń zatrzymać tylko dla siebie, więc wysyłam je do Was, puszczam je w świat i jeżeli poczujecie, że chcecie komuś te życzenia podarować, myślę, że to będzie pięknie, że te życzenia żyją wśród nie jednej osoby, ale wśród wielu bliskich nam osób. I tymi życzeniami dla Was chciałam się podzielić i chciałam właśnie podziękować za wczorajszy dzień. Zapraszam Was na mój kanał poetycki, bo tam też pojawią się, pewnie dzisiaj to zrobię albo jutro, pojawią się specjalne też podziękowania dla Was. Pojawią się różne filmiki. Słuchajcie, wczoraj dostałam jeszcze na wieczór taką niespodziankę. Małgosia Szarek, która też będzie gościem kiedyś mojej dobranocki poetyckiej. Małgosia Szarek, bardzo zdolna osoba, ale też osoba o wielkim sercu. Pięknie w ogóle i wzruszająco śpiewa. Małgosia jest trenerką wokalną przy Szansie na Sukces. No i znamy się też, tak, bo w moich wieczorach poetyckich Małgosia też bierze udział. Wczoraj właśnie zadzwoniła do mnie, a wcześniej przesłała mi link do programu telewizyjnego, który akurat wczoraj został emitowany i na koniec tego programu ona po prostu podarowała prowadzącemu mój tomik na Wrzosowiskach Marzeń i z niego przeczytała jeden wiersz. I stwierdziłyśmy, że to jest też piękny prezent, bo akurat w dzień urodzin to się wydarzyło. A ja nigdy nie wierzyłam w przypadki, tylko uważam, że wszystko jest
z jakiegoś powodu, wszystko jest po coś, chociaż nie zawsze na początku wiemy, po co i dlaczego coś się wydarzyło. Dlatego bardzo długo będę wspominała ten wczorajszy dzień, ale to przecież dzięki Wam i za to wszystko dobro Wam z całego serca dziękuję. Zapraszam na jutro, na kolejną dobranockę poetycką w drodze. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam dużo radości, dużo siły, dobrego jutra. Pozdrawiam.